Samuel, Paweł, Amelka, Patrycja, Jacek, Emilka, Martyna. I wyżej. Hopla, Natalia, Martyna, Emilka. Dobrze, to powiedzcie mi taką rzecz. Idę do najmłodszych. Jak to się stało, że trafiliście do zespołu, rodzice przyprowadzili, czy sami chcieliście? Kto by mi chciał coś opowiedzieć? No, w wieku 6 lat interesował mnie taniec i śpiew orawski, i chciałam dołączyć do zespołu Mała Lipincana. A teraz ile masz lat? Dziewięć. Yy, no, to już 3 lata, to nie tak mało. A koleżanka? Ja interesowałam się też takim śpiewem i tańcem, ja w wieku 4 lat. A kolega, ile ma lat? Siedem. Siedem, a ile czasu już śpiewasz w zespole? No pewnie ze dwa. A śpiewasz czy grasz? Spiewam. Śpiewasz, super. Idziemy dalej. Dziewczyny, powiedzcie, jak, jak wytrafiłyście do zespołu? Mnie tak naprawdę koleżanka zmobilizowała, jak, bo jak byliśmy w zerówce, to ona zaczęła śpiewać piosenki z zespołu i mnie to jakby zachęciło. Super. A koleżanka? Yy, mnie, jak byłam bardzo mała. Yy, przyprowadziła tutaj mama bo jest założycielką z panią Grożną. No i później już się zakolegowałam, no tak z Emilką. No i później już przychodziłam też na próby, żeby rozwijać swoje pasje, śpiewanie i granie, bo gram na skrzypcach. No i tak. A jak byłaś bardzo mała, to znaczy ile miałeś lat? No z trzy. Okej, okay, a teraz masz? Trzynaście. No, to 10 lat śpiewania orawskich pieśni, to jest nie byle co. Dobra, idziemy do chłopaków. Chłopaki, a wy gracie czy śpiewacie? Śpiewamy. No dobra, jak to się zaczęło? Babcia śpiewała, mama śpiewała, czy zaczęło się właśnie od zespołu? Zaczęło się od zespołu, kiedy przyszłem w wieku czterech lat. Tak naprawdę zachęciło mnie to, że moja babcia często mówiła bardzo taką dziwną mową. Mama mi potem wytłumaczyła, że to jest gwara łakawska, To mnie bardzo, bardzo zachęciło i zacząłem chodzić do zespołu Małolicania. A kolega, jak to się zaczęło u ciebie? No, no chciałam iść do jakiegoś zespołu, no i no, i, no lubiłam śpiewać, no i, no i poszłam. Idziemy piętro wyżej. No, dziewczyny, Wy jesteście troszkę starsze, to pewnie już staż w zespole też macie trochę dłuższy, prawda? Ja akurat dołączyłam dwa lata temu, mam teraz 13 lat. Bardzo lubię tutaj przebywać. Nauczyłam się tutaj grać na skrzypcach, tańczyć, śpiewać. Lubię to. Super. A koleżanka? Ja dołączyłam z jakieś dwa roki temu. No i przysłak to tak nauczyć się, jakby bardziej gwarzyć po te tańczyć, no. No Pięknie mówisz gwarą, a to nauczałaś się w domu, czy raczej właśnie już w zespole? Trochę w domu, trochę w zespole, ale ty chodzę na konkursy. No i jeszcze koleżankę zapytam, jak to się stało, że trafiła do zespołu? Ja przyszłam do zespołu w wieku pięciu lat. Przyprowadziła mnie mama, bo chciałam, żeby się to rozprzestrzeniała ta nasza tradycja z tą mową, tańcami, śpiewem. No i też chodzę na konkursy, gram na skrzypcach, tańczę, śpiewam. Dziewczyny, wy pięknie mówicie gwarą, jak to już słyszeliśmy, i chodzicie po konkursach. No właśnie, a co na takim konkursie się przedstawia? Jakieś wierszyki, czy jakieś takie opowieści, nie wiem, bajki. No powiedzcie coś o tym? To znaczy, młodce dzieci mają wiersyki, no, zazwyczaj Kasi tak dwa albo jeden, Zaj starsi mają taką gadkę, takie jakby opowiadanie. Młocy. A może taki wierszyk byśmy mogli usłyszeć? No. No to prosimy. Kto stoi gdzie wesoły? To nos jędruś ze skoły. Po gałęziach jak kotek, a z gałęzi na płotek. Tu połomie, tu skubnie. Tego sypnie, tą dziubnie. Jak nimoza ręcami, pomaga se nogami. W los pod mostek, do dziury. sało pił ze skóry. Śkłami cisnął w ogródki zaźrół śpakom do budki. Słońce idzie do spania. E, mamusia łocy zasłania. Z mojego łokinka widać babią górę. Przyleciał pon diabeł, mocorną skórę. Na tej cornej skórze mokudły czerwone. Na głowie dwa ruski. Tam trza łogunek. Jedną mnóskę kurzą, a drugie kopytko. Co z wą bedę godać, farazy Poćwa razeń brzydko. Jeste pokantliwi, spłota smaty kradnie. Drzewało mnie w lasak, wie ze nieładnie. Widać babią górę, bez moje łokienko. Przykry to chmurecką, jak białą wełęką. To matusia diabła, ryktuje śniodanie i na ciorta. Przyjdź, moje kochanie. Józ się w piecu poli, ważą się grulecki. Przyjdź moje diablątko, dom ci maślonecki. Matka diabła ciepło, jako piec we mrozy. Lubią ją ptosecki, chrobocki i kozy. Zyje w babie gorze, od wiek wieków sama. Ceko i spoziero kapiekielno brama. Z mojego łokienka widać babią górę. Tam siedzi pą diabeł, cumocorno skórę. Brzydok, zuj, kusiciel, smołom ubabrany. Dla swojej matusi synek ukochany. Ja jestem prezeską Stowarzyszenia Małolipnicanie, przy którym działa zespół o takiej samej nazwie zespół Małolipnicanie. Zaczęli, zaczęliśmy 12 lat temu zakładać, pracować z dziećmi. Na początku były to jakieś warsztaty regionalne, później żeśmy zrobili taki konkurs, jak to nazwać, co robić, co dalej. I sformułował się zespół, w którym, do którego chętnie chodzą dzieci z Lipnicy Małej. Obecnie tych dzieci mamy 60, 70. To różnie. Jesteśmy już tak przygotowani, że po prostu przychodzą trzylatki. 15 lat dzieci odchodzą, idą do innych zespołów młodzieżowych, też tu na tym terenie. Dalej ciągną jako kapelę. Tutaj prowadzimy warsztaty z tańca, zgrania. Z tańca prowadzi Ania Olesińska, instruktorka, matka dzieci trójki, która jest w zespole. Paweł Czaja z Jabłonki, rodowity muzykant, który nam uczy te dzieci grać na skrzypcach, basach. Ja też na przykład też miałam troje dzieci, które przeszły przez mój zespół, teraz mam tu najmłodszą Ewę. I tak po prostu my te dzieci w pewien sposób zabawiamy po lekcjach, zajmujemy im czas i pilnujemy, co robią. Tak jak mówiła pani kierownik, ja się zajęłam stricte tancem, autentycznym tancem orawskim. Tą stroną odstrojów, od wyglądu, no i tym śpiewem. To, że tańczymy, tańczymy już najstarsze grupy. To już tańczy młodzieżówka, bo jednak krok jest wymagający. I krok, żeby być taki taki był krok, jak to dawniej tańczyli, no to te dzieci jednak muszą mieć osiągnąć jakiś pewien wiek i, i mieć po prostu predyspozycję do tego, żeby zatańczyć porawsk. Po Natomiast młodsze dzieci, tak jak mówili, tu już było powtarzane dzieci są od trzech lat. I robimy to co dawno temu robiły dzieci wiejskie, dzieci na wsi. Czyli zaczynamy się bawić i to zaczynamy się bawić w ten sposób, jak mogą się bawić najmniejsze dzieci, poprzez zabawy paluszkowe, poprzez kołysanki, husianki i to jak one rosną, tak samo rosną te nasze zabawy z nimi. Bawimy się w koło młynskie, bawimy się w Ententino i poprzez tą zabawę Staramy się im przemycić gwarę, bo jest ważne, bo śpiewają w gwarze. Staramy się im przemycić śpiewki, które śpiewały nasze babcie, jak były małymi dziećmi. No i przede wszystkim staramy się im przemycić to, co kiedyś było, a dzisiaj tego brakuje. Czyli ten, ta możliwość spędzania czasu właśnie w takim fajnym gronie, bez tych komputerów, bez telefonów. Nie korzystają u nas z telefonów, nie przynoszą telefonów, dlatego to jest takie godzina, dwie godziny bez komputerów, bez zajmowania internetowego. I widzę, że, że po prostu dzieci potrzebują takiego czasu, spędzić po prostu ze sobą, rozmawiać ze sobą, a jeszcze jeżeli korzystają na tym bawiąc się po orawsku, tańcząc po orbsku, śpiewając po orbsku, to dla nas jest to wielka wartość, bo następuje ten y, międzykulturowy przekaz i ja mam taką wielką nadzieję, że po nas będą te dzieci, której się wybije i będzie uczył znowu swoje dzieci, więc to jest takie fajne, że, że możemy im pokazać to, jak było dawniej, Pokazać je w takiej fajnej formie i przede wszystkim w formie zabawy, przekazać to, co było kiedyś tutaj codziennością. A zaintrygowała mnie ta druga zabawa, bo to koło młyńskie, a ta druga na E? Ententino. Wcześniej dzieci tworzyły sobie takie zabawy słowotwórcze to w zasadzie te słowa czasami nic nie znaczyły, a one potrafiły stworzyć zabawę. Na przykład śpiewając jest ententino, sakarakatino, sakaraka i sakaraka tabaka, ententos. I one śpiewały to w kółko cały czas, niby nic nieznaczące słowa, a dla dzieci jednak miały taką fajną formę zabawy, że, że każdy chciał się w to pobawić. No właśnie, ale też nie ma tańca góralskiego, śpiewu bez muzyki instrumentalnej, bez kapeli, która przegrywa, no znaczy śpiewać można było bez kapeli, ale tańczyć już gorzej. No i właśnie za tę stronę instrumentalną odpowiada Pan. Nazywam się Paweł Czaja, pochodzę z Jabłunki, no i tak od sześciu bodajże, czy siedmiu lat. Jestem instruktorem nauki gry na skrzypcach i basach w zespole Maolipnicanie zwerbowałem je tutaj dziewczyny, Ania, Ania z Grażyną. No i tak sobie współpracujemy już, już dosyć dużo. Czy taka kapela ym, Orawska miała skład taki typowo właśnie góralski, czyli prym, tam sekund, pierwszy, sekund drugi, basy? No, ten skład był w zasadzie bardzo podobny, wręcz praktycznie taki sam jak na podhalu: czyli, czyli jest ten prymista, osoba, która wygrywał melodię. No, i są, są, jest ten sekund, przynajmniej jeden. Jak jest dwóch, skrzypców, no, dwóch skrzypków na sekundzie, no to jest też ten drugi sekund. No i, no i oczywiście bas. Czy pan uczy taką tradycyjną metodą, jak to kiedyś bywało, że na ucho, bez nut, na pamięć? No nie uczymy się z nut, yy, mamy taką swoją metodę, rozpisujemy po prostu palce na, yy, yy, na przykład jak mamy strunę najcieńszą strunę E, no to piszemy E1, E2 i dzieciaki po prostu wiedzą, który, ma, który palec w którym momencie przycisnąć. Ale żeby, żeby to zagrać, no to w pierwszej kolejności trzeba znać najlepiej linię melodyczną, bo ten zapis, w, w, w przeciwieństwie do zapisu nutowego, tam nie, nie przedstawia ile nuta na przykład ma trwać. Także, także, takie, także w pierwszej kolejności tutaj uczymy się śpiewu i tutaj w tym bardzo pomocne są tutaj Panie, Pani Ania, Pani Grażyna, które, które te dzieciaki, no tak jak już wcześniej mówiły, prak praktycznie od trzeciego roku życia uczą śpiewać, uczą śpiewać po orawsku, uczą. Yy, tych, tych linii melodycznych, tych, tych typowych orawskich. No i to jest bardzo pomocne później w nauce gry na ślubcach. To Gratulujemy tylu zdolnych podopiecznych i życzymy dalszych sukcesów, bo już jest ich sporo, ale na pewno będą kolejne. Bardzo dziękujemy. That is my yellow